Cześć, siemanko, witajcie na kanale Rafik85 Games i zapraszam was na kolejny odcinek Tak Wasza Wysokość, tłumacząc na język polski. Po ostatnim odcinku raczej to nic nie będę ulepszał. Więc... lecimy dalej. No nie były to raczej dobre decyzje, więc zobaczymy, jak będzie w tym odcinku. Więc gdzie to jest? Zapisz, kontynuuj. No dobra, o! Co my tu mamy? Jakiegoś kupca i tu coś on przynosi. O, nie wiem, czy to nie będzie coś dla naszej Cedanii. Lurs, wieśniak, okej. Gołąb. No dobra, niech Lurs do nas podejdzie. Wzywałaś mnie, wasza wysokość. Dobra, może to. Znalazłem tą wiadomość. Ach, idealnie. Okej, no to się dużo dowiedzieliśmy. Możemy go też... Ach, to zaraz. Lurs. Nie. To chyba jego już pytaliśmy. To... Dobra, to na razie nie. Więc dobra, tyle. To na razie wszystko. Jak sobie życzysz, wasza wysokość? Czy mu tylko przekazaliśmy ten list i tyle z tych wszystkich informacji? Może później się coś dowiemy. Wieśniak. Wasza wysokość. Szymok, proszę, trwają Atlancję. Poszedłem zrobić trochę ryby. Jak zawsze, wasza wysokość. Ale ze mną jest głupi pleń. Ja zasnąłem tak. Głupi Stefan. Zawsze muszę wszystko zepsuć. W każdym razie ktoś zajumał mi wędkę. A, teraz nie mam nic. To było wszystko, co mi zostało po śmierci mojej żony. Ach, moja smutka Elda. Gdyby zobaczyła, jak się stoczyłem, zaraz pokazałaby mi, gdzie moje miejsce. To wszystko moja wina, wasza wysokość, hech. Chciałem tylko, żebyśmy ja, ona i dzieciak dobrze się bawili. Więc zebrałem wszystkich na moją łódź. A potem wyszedł storm. I tak wywrócił łódź do góry na Chabi. Przysięgam se, nie wiedziałem, wasza wysokość. Kiedy obudziłem się na brzegu, już ich nie było. O kurde, ale to trzeba zaplenić. Więc czekam tak tam każdego dnia i łowię, aby zabić sas. Ale teraz nie mam nawet mojej wędki. Proszę, wasza wysokość, wspomóż starca. Gdybym mógł prosić o kawałeczek złota, przysięgam, skupię wędkę i nic więcej. Kuźwa. Jeden złota. No 7 to mu nie dam. Jeden jak najbardziej niech będzie. Mamy na razie ciężko w... jeżeli chodzi o skarbiec. Więc dobra, nie będzie to. Kup nową wędkę i nie zgub i ponownie. Z czasem będzie lepiej. Powinieneś próbować sprzedać niektóre ryby na rynku, aby zająć czymś głowę. Dziękuję, wasza wysokość. Jestem za... na zawsze wdzięczny. No dobra. O matko. No dobra, co tu jest? Wieśniak? Ten kupiec mnie interesuje. Wasza wysokość, bogowie przeklęli nas wszystkich. Deszcz po prostu nie chce ustać.
zmarły dwie osoby w naszej społeczności. To z powodu powodzi, ponieważ nie ochroniliśmy dębu. To wszystko wasza wina. Wasza wysokość, gniewasz bogów. Przyjdą po was. O kurde, groźby poszły. Aha, aż dwa... To też wiem, że w poprzednim odcinku źle zrobiłem. No ale cóż. I kupiec. Wasza wysokość, przynoszę wam specjalną rzecz w całej jej magicznej okazałości. Jest to godny jedynie królów. Nikt inny nie zasługuje na tą wspaniałą istotę. Wasza wysokość, przedstawiam mój magiczny kogut. O, coś o tym kogucie słyszałem. Nie dajcie się zwieść oczom. To nie jest zwykły kogut, wasza wysokość. Ten kogut został zaczarowany. Potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy, wasza wysokość. A kiedy wyczuje kłamstwo, wyrazi swoją dezaprobatę. Wierzę, że byłby to bardzo cenny nabytek do waszej sali tronowej. O, chyba tak. Pomoże wam rządzić lepiej niż jakikolwiek inny doradca. Widzicie, nie jestem kłamcą. Kogut milczał. Jak mogę się upewnić, że to działa? Spróbujcie sami, wasza wysokość. Powiedzcie kłamstwo lub prawdę. No dobra. Jestem Andry IV. I to jest moje prawdziwe imię rodowe. O, zapiał. Widzicie? Nie kłamałem, wasza wysokość. Więc ile za niego chcesz? O właśnie, to pytanie, czy będzie mnie na niego stać. O, w mordę, 18. Ja pierdzielę, no. To bardzo dobra cena za wygrywacz kłamstw. O, może dobra. Nadal nie wiem, czy to istotnie działa, ale 16 dałem. Będę tego żałował. Ale moja córka byłaby z niego bardzo zadowolona. Dobrze, wasza wysokość, tylko upewnijcie się, że go nie zgubi. Pozwólcie, że wszystko ustawię. Mamy tylko jedno złoto. No dobra, mamy tutaj koguta. Wszystko gotowe. Dbajcie o siebie, wasza wysokość. Zadanie go pokocha. Muszę ją później znaleźć. O, w mordę. Będą kryzysy finansowe, jak nic. No dobrze. List. Drogi Eryku, słyszałem, że jest już za późno, bym mógł poślubić twoją córkę. Mieliśmy pewne problemy, ale będziemy gotowi przed upływem 14 tygodni. Wierzę, że możemy rozważyć również inne opcje i mam nadzieję, że otrzymasz dotrzymasz obietnicy. Wow? Co? Jakie 14 tygodni? Mamy tydzień 15. Oni to wiedzą. Przybędą po kolejną córkę. 14 tygodni? To za wcześnie. Musimy zebrać armię, musimy zawrzeć sojusze i mieć nadzieję, że Iwo nam pomoże. Czyli rozumiem, że teraz 14, czyli to będzie ile? 25, 29. Tak? Tak. 29 tydzień. 14. No właśnie. Też bym tak zareagował. Obudziłeś się, naprawdę. Naprawdę nas przeraziłeś. Radowia zagroziła, że zabiorą nasze córki. Talys nie żył, a my nie mieliśmy armii, która obroniłaby nas przed Radowią. A jakby tego było mało, twierdzili, że ich armię dzieli od nas jedynie 14 tygodni marszu. Może zostań w łóżku. To nie był sen. Andry pokazał mi list. Wygląda na to, że Radowia chce naszych córek. Lekarze twierdzą, że zbytnio się martwisz. Gdybyś był młodszy, nie byłoby to zbyt wielkim problemem.
ale w twoim wieku jesteś bardziej podatny na skutki stresu. Musisz dbać o siebie. Jak mam to zrobić? Musimy przygotować się do bitwy. Nie mamy armii. Jak? Tak, musimy, ale musisz zachować spokój. Wszystko będzie dobrze. Masz rację. Muszę się tym wszystkim zająć. O, ludu. Igły? Co to igły robią? Mogą się przydać. O! Okej. No dobra, co to jeszcze jest? Widać, że zaczyna się pojawiać różnych... Znaczy, zaczynają się pojawiać przedmioty, które możemy wykorzystywać. To jest łóżko, skrzynia... Ten pejzaż to chyba był. Albo i nie. Z bocianem to na 100%. O, zobaczmy. Góry szare. W rzeczywistości wydają się być znacznie większe niż w tym obrazie. Okej. Dobra. Wychodzimy. Co my tu mamy? Izba Rady. Isla Tronowa. Tu pewnie jest nasza Cedani. Więc wróćmy. Znaczy wróćmy. Pójdźmy. Wasza wysokość. O właśnie. Dobra. Masz coś przeciwko, jeśli go pogłaszczę? Nic a nic, wasza wysokość. Tylko nie... Auć! Dźgnij się. Się ukuł. No żeż... Dobra, tak. Wasza wysokość. I to musimy zrobić. Mam ci coś do pokazania. Spodoba ci się? Pozwól mi skończyć karmić dżgacza. Ojcze, przyjdę później. Dobrze, kartofelku, będę czekać na ciebie w sali tronowej. No dobra, czyli wracamy. I idziemy na salę tronową. Co to jest od igły? Dobra, Andri, mam coś do powiedzenia, to też posłuchajmy. Wasza wysokość, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tak, czuję się trochę lepiej. Czy coś się wydarzyło, kiedy mnie nie było? Nie, wszystko jest tak, jak było. W sprawie tego listu musimy skupić się na zebraniu jak największej liczby sojuszników w ciągu najbliższych tygodni. Zaproście lordów i ustalcie, jak możemy zawrzeć z nimi sojusze. W międzyczasie powinniśmy również skupić się na przedmiotach dowodowych niezbędnych podczas Sądu Królewskiego. Przesłuchajcie lordów i sprawdźcie, czy którakolwiek z tych rzeczy może doprowadzić nas do zabójcy. Nie chcę was stresować, ale mamy tylko 14 tygodni, właśnie. Naturalnie, Andri. Zgadzam się, nie powinniśmy się rozpraszać drobnymi sprawami. Weźmy się do roboty. No dobra. Kruchot mamy przede wszystkim z kasą. sojusznicy. I czekajcie, którego ja tu miałem jeszcze zaprosić? Nurs, tego już zaprosiliśmy, bo widzę, mam odkrytego go. Tu widzę, jest Lena, która ma... O, ona chyba byłaby dobrą kandydatką. Chociaż nie pamiętam, czy tego nie trzeba byłoby zaprosić też. Moment, archiwa. Przyprawy, przewaga, zadani. Okej. Porywa... panoramiczny lord. Nie. Złoto za buty, zaginiony syn próżniak, to też nie. Próbuję sobie przypomnieć, co było w poprzednim odcinku, którego to... Bo tam było chyba dwóch lordów i jeden zależał od drugiego. Jeżeli tamten się zgodzi, to i ten się zgodzi. Zaatakowana wioska. Ja tu tego kurde nie widzę.
interesy tawerny. Tutaj, żeby to się zaczęło zwracać, te wydatki. O, dobra, to jest tu przewaga. Sir Ferdinand jest przełożony Lorda Jovana. Wygląda na to, że jego opinie dla niego znacznie ważne. Dobra, Jovan. Sojusznicy. Gdzie ten Jovan? Tu jest Jovan. To Jovana chyba już zaprosiliśmy w sumie. Okej. Był bardzo chętny przyłączyć do naszej podczas bitwy, o ile najpierw pomożemy mu udowodnić, że Noxy, programca smoków, jest tylko szarlatanem. Aha, okej. Noxy. Czyli ten. Okej, no dobra, to jego zaprośmy. I musimy chyba jakąś historyjkę ułożyć. I wtedy się przekona tamtych dwóch. No dobra, spoko. Wszystko na ten tydzień. Zobaczmy. O właśnie, tego się obawiałem. Mamy minus 2. Ale, bo generał wrócił. I stąd jest ta sprawa. Ajajajajaj. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra. 14 tygodni. To ja myślałem, kurde, że to będzie trochę dłużej. Zapisz, kontynuuj. W twoim królestwie zabrakło złota. Skarbiec królestwa opustoszał. Pozostał w nim jedynie pył. Złodzieje i bandyci plądrują mój w poszukiwaniu każdego złotego talerza i sztućców. Giną nawet cegły ze ścian. O kurde. Czyżby to był taki finał? Aha. No dobrze, kontynuujemy. Tak trochę nagrywam tu już po tym pierwszej części, czyli po nagraniu tygodnia 14, ale się zorientowałem, że wcale nie musi być bankructwo, po prostu generałowi nie zapłacimy i będziemy na plusie. No i niestety będziemy musieli tak sobie na razie na minimum działać. Więc kontynuujemy. Już nie będę tutaj przedłużał. Więc zapisz, kontynuuj, lecimy. Tydzień 16. Dobra, widzę, generał jest. Pogromca smoków. Okej. Okej. Oj, nawet jest Cedani, super. Andri. Wiem, że mamy teraz bardzo pilne problemy, ale... Biorąc pod uwagę incydent z zeszłego tygodnia, być może powinniśmy pomyśleć o następcy tronu, wasza wysokość. Lata mijają i nikt nas nie staje się młodszy. Jeśli nie będziecie mieć prawowitego następcy, Iwo jest następny w linii sukcesji. Okej. Nie jest złym człowiekiem, ale prawdopodobnie Tavern po prostu stanie się częścią Atany. Dobra. Zapewniam cię, Aureliu. Co? Aurelia? I... Aha, dobra. Wróć. Zapewniam cię, że Aurelia i ja pracujemy nad następcą. W tym wieku to już nie takie łatwe. Oczywiście. Trzy córki to już mnóstwo, wasza wysokość. Pozwól mi się tym martwić, gdy już poradzimy sobie z Radowią. Dobra, to zapraszamy generała. Wasza wysokość, pomogę właścicielowi tawerny podbić się stręczycieli. Nie wiem, co tam się wgotowało, ale kiedy przyjechaliśmy, panował tam niezły bałagan. Cieszę się, że udało ci się to rozwiązać. Okej. Teraz tak, mamy pogromcę smoków. Czyli to jest ten sprawdzian, kupiec, bankier, i wieśniak. Wasza wysokość, oto ja. Dobra. Noxy, pogromca smoków, kłania się nisko, przed wami. Znany również jako Grofos Wielki. Vanos, mądry. Peter Potężny.
królewski ślub był fantastyczny. Cóż, dopóki... No wiecie. Jedzenie pierwsza klasa. Ale wśród wszystkich tutaj tych przyjemności nie miałem okazji się przedstawić. Nie wszystko zrozumiałem. Jeszcze raz, kim jesteś? Czy naprawdę nigdy o mnie nie słyszeliście? To ja, Noaksy, pogromca smoków. Zabiłem smoka we wschodnich lasach. Czy chcielibyście usłyszeć o mojej zaciętej walce o tym obrzydliwym gadem, wasza wysokość? Zamieniam się w słuch. Bestia była szybka. Jej ostre pazury były w stanie rozsedrzeć ludzką skórę z absurdalną łatwością. Z wielką ostrożnością wkradłem się do zamieszkanego przez niego lasu i zaplanowałem, jak go pokonać. Gniazdo smoka znajdowało się na szczycie potężnego dębu, rosnącego tuż nad rwącą rzeką. Dzięki mojemu sprytowi zauważyłem, że gniazdo jest pełne pisklnąt. Paskudne małe smoczyska. Ściąłem drzewo, wykorzystując moment, gdy tego dużego nie było. Wielki dąb zaskrzypiał, zajęczał, wypadł i wpadł prosto do rozjuszonej rzeki. Wraz z małymi smoczątkami. Pisk małych smoków poniósł się daleko, więc pojawiła się sama wielka bestia. Desperacko próbując uratować swoje dzieci przed brutalnym prądem, ciągle wpadała na głazy jeden po drugim. Aż w końcu wywlekła swoje zmartretowane ciało na brzeg. Osłabione stworzenie nie miało szans w starciu z moim potężnym ramieniem. I było po bestii. Koniec końców. Mądrość i mózg zawsze wygrywają z siłą i pięściami. Pamiętajcie o tym, dzieci. To znaczy, wasza wysokość. Imponujące, prawda? Potem i oczywiście po innych przygodach udałem się do Davern, szukając dalszych wyzwań. Więc przyszedłem prosto do króla. A teraz powiedzcie mi, wasza wysokość, jakie złe stwory czekają tu na mnie, plamiąc waszą piękną ziemię. No dobra. Dobra, to teraz musimy sfingować się całą sprawę. Wieśniacy wspominali coś o jakimś bazyliszku lub innym potworze. Wszystkie te koszmary są niczym w porównaniu z naszym prawdziwym problemem. Radowią. Radowia? Cóż, nigdy nie słyszałem o takim stworzeniu. Co to jest? Co to robi? Emituje gazy? Miażdży ludzkie kości pod ciężkimi kopytami? Zieje ogniem? Dobra. Radowia ma armię. Są zaciekli i brutalni. Idą po swoją córkę. Po moją córkę. Armia. Rozumiem. Cóż, to jest dopiero wielkie wyzwanie. Mogę jednak pomóc. Nie bez powodu nazywają mnie Grofos Wielki. Przez lata mojej pełnej przygód kariery poznałem wiele osób. Jeszcze więcej zawdzięcza mi swoje życie. Dam ci wszystko, co mogę. Żołnierzy, zasoby. Stanę u twego boku w bitwie. Myślę, że mogę zabrać oddział w liczbie 180 mężczyzn. Myślę, że 5 zasobów też się przyda. A wydam proszę o? Och, absolutnie o nic. Jestem szlachetnym i uczciwym rycerzem. Żyję, aby służyć, pomagać i... Cóż, być sławnym. Noxy pomagający królowi Davern i w prawdziwej bitwie. Będę o tym pisać piękne pieśni. Okej. Momencik. Sir Frederick zostawił pułapkę. O kurde. Niedobrze. Źle. Wiedzie, że twoje opowieści to tylko kłamstwa i miał na celu udowodnienie, że ma rację. Sir Frederick?
sumie nie mogę go winić. Niegdyś dumny, lśniący rycerz, teraz na współ zapomniana opowieść. Stoczył się na dno i próbuje utopić swoje smutki w winie. Niegdyś bardowie i poeci pisali o nim, a teraz zazdrość gryzie jego wnętrzności. Nie może znaleźć kogoś nowego, młodego, bystrego, co zajął jego miejsce. Biedna Lonna, jego żonie musi być ciężko widzieć go w takim stanie. Dziękuję, wasza wysokość, za poinformowanie mnie. Tak jak wcześniej, nadal możesz na mnie liczyć podczas bitwy. No dobra. Wygląda jak zwierzęcy ząb. Czy coś o nim wiesz? Imponujący ząb. To musiała być nie z gorsza bestia. Czy wiesz, skąd taki ząb może pochodzić? Och, chciałbym móc odpowiedzieć wam heroiczną historię o pokonaniu tak imponującej bestii, wasza wysokość. Niestety nie mogę, ponieważ ten ząb nie pochodzi z mojej kolekcji. Nie sądzę, żeby pochodził, w każdym razie. Prawdziwa szkoda, czy mogę go odkupić? Absolutnie nie, Noxy. Potrzebuję tego zęba, by udowodnić moją niewinność królowi Iwo. Może po sądzie królewskim. Na razie wszystko. Jak uważacie, wasza wysokość? Wydaje mi się, że mówił prawdę, bo ten kogut magiczny nie piał. Więc myślę, że będzie wszystko w porządku. Dobra, kogo mam? Kupca? Bankiera? Nie wiem, co z tym bankierem robić. Wasza wysokość, generał pomógł wyrzucić sęczycieli z mojej tawerny. Muszę powiedzieć, że był bardzo przydatny. Mężczyźni i ich panie przeprowadzili... co? Ich panie przeprowadzili się do innego baru w wiosce. Straciłem większość klientów, więc minie trochę czasu, zanim znów zacznę zarabiać. Rozumiem. Życzę powodzenia w odbudowie interesu. I proszę, nie pozwól, aby to się powtórzyło. Oczywiście, wasza wysokość. No dobra, mamy 7 złota. Będzie ciekawie. No dobra, bankier. Słyszałem, że wasz skarbiec nie jest w najlepszym stanie, wasza wysokość. Chciałbym zaoferować swoje usługi. No tak, tylko że do tego to od razu dochodzi 10 co tydzień. A to nie jest chyba dobre. On mi da przykładowo 50, czy tam 60. Z czego od razu odejmie mi 10. To chyba 60 daje. Dobra. To na razie tyle. Na razie nie będę korzystał z jego usług. Kogo mam? Wieśniaka? Aha, i córeczki. No dobra. Wasza wysokość, pożar szalał w naszej wiosce w zeszłym tygodniu i nam pomogliście. Pomoc nadeszła w samą porę. Kaplica zaczęła się palić, ale udało się nam ją uratować. Chciałem tylko przynieść wam najstraszniejsze błogosławieństwa, wasza wysokość. Na zawsze będziemy ci dłużni. Aha! Czyli nie będę dłużni. Dobre. Miło mi to słyszeć. Mam nadzieję, że reszta wioski zostanie wkrótce odbudowana. Pracujemy nad tym, wasza wysokość. Jeszcze raz dziękuję. Czy skłamał? Okej. Ojcze, zastanawiałem się, czy moglibyśmy znów poćwiczyć walkę na miecze. Może później w ogrodach. Powiedziałeś, że możemy znów poćwiczyć, ojcze. Dobrze. W takim razie muszę dotrzymać słowa. Idź, możesz wykonać rozgrzewkę. Beze mnie. Za chwilę do ciebie dołączę. Świetnie. Do zobaczenia w ogrodach. No i poszła. Lepiej sprawdzę, co z nią. Dobra, zadanie. Kogut? Jest czarny? Ojej. Jesteś najlepszym ojcem na świecie. Och, mój drogi, jesteś taki piękny. Dżgacz cię pokocha. Dziękuję, wasza wysokość. Dbaj o niego, kartofelku. Kocham cię, ojcze.
Niech o bogowie mają w opiece. No i co, i kuraka mi zabrała i teraz nie będę wiedział, czy ktoś mówi prawdę, czy też nie. Oj, ludzie. No dobra, co my tu mamy do z wykonania? Wstańmy w takim układzie. I przejdźmy się. Wiadomość od Pietro. To było duży ząb i igły. Okej. Okay. Miecze, tavern. Właśnie, to te rzeczy mogą gdzieś coś być i się nie przydać. No ale dobra. Co my tu mamy? Ogrody, czyli tam nauka z córką. I z barady. Okej. Okay. To może na początek do córeczki. Asalia, Maja. Tegowska bruko wygląda, jakby została przesunięta. Gdybym tylko miał potrębną coś ostrego i cienkiego, aby to podważyć. Czekajcie, ale przecież ja mam igły. Potrębną coś ostrego i cienkiego. Miecz będzie za gruby, to musi być coś mniejszego. Czy to tak zadziała? Jak to działa? Pęknięcie. Mam! Kartka papieru. List. O, to wydaje się być jakiś list. Zawiera mapę zamku. Jest w nim napisane: znajdź wino w piwnicy. Wymieszaj z 7 kroplami substancji z fiolki. Niech nikt cię nie zauważy. Wygląda jak list z instrukcją dla tego, kto nadal nalał truciznę do wina Talysa. Jest pięknie ozdobiony kwiatkami. Zwykle nie ozdabiamy tak naszych listów. Byłoby to zbyt kosztowne. Może te rysunki pozwolą nam wytropić osobę, która napisała ten list. No dobra, coś więcej wiemy. Tak, ojcze. Widzę, że już znalazłeś kogoś, z kim możesz ćwiczyć. Cóż, nie będę w ciebie czekać cały dzień, prawda? Nie widziałem cię wcześniej. Kim jesteś? To jest Maja. Pamiętasz kiedy? Wymknęłam się na przyjęcie weselne. To na które nie powinnaś być iść? Cóż, tak. W każdym razie wtedy poznałam Maję. Dobrze się bawiliśmy na weselu, więc pomyślałam, że byłoby miło, gdyby przyszła w odwiedziny. Wasza wysokość. Widzisz? Nigdy nie dam jej rady. Dobra. Pójdę już sobie. Zostawię was same. Tylko nie przychodźcie z krzykiem, jak odetnijcie sobie palce. Dziękuję, ojcze. Nie opetniemy. No dobra. Okej, widzę, że i sypialnia też jest. Dobra, najpierw tu. Wasza wysokość. Czy zmieniłaś już czgacza w księcia? Nie, jeszcze nie, wasza wysokość. Czgacz uwielbia swojego koguta. Tak mi się wydaje. Ale nie chcę na nim jeździć. Myślę, że muszę skłonić czgacza, żeby mi pomógł. Żebym była mu winna obietnicę. Wiem, co mogę zrobić. Wyślę go na misję. Tylko nie rób nic niemądrego, kartofelku. Nie rób sobie krzywdy. Nie zrób sobie krzywdy. Tak jest, wasza wysokość. Co to jest? Zapytałem ją o Dustiego, tak jak mnie poprosiłaś. Co odpowiedziała? Czy z Dustim wszystko w porządku? Czy podoba mu się nowy zamek? Założę się, że wolałaby być tutaj. Wszystko z nim w porządku, Zedani. Nie bardzo podobała mu się podróż. Ale jest teraz w przytulnym zamku, prawdopodobnie leży przy jakimś ciepłym kominku. Nie, ojcze!
jest odkrywcą. Prawdopodobnie biega po wszystkich murach zamku. Tak jak tutaj. Oczywiście, Cedani. Dobra, Dżgacza tu już głaskałem i się ukułem, więc dziękuję. Do zobaczenia później, kartofelku. Dobra, kogut magiczny, globus. Co my tu jeszcze możemy... Tu mamy stół. Zobacz. Dobra, widzę tak. Czyli mamy dowody. Zasięgnij porady eksperta i przysłuchaj podejrzanych. A tu zasięgnij porady eksperta, przysłuchaj podejrzanych. Aha, czy jeszcze jeden dowód potrzebujemy? Okej. Okay. Dobra, jak stąd się wychodziło? Jest. Wracamy, teraz jeszcze do żony musimy zajść. Góry szale. W rzeczywistości będę się obiecał. Tu już czytałem. Bo tutaj nic jako takiego nie będzie. Kochanie. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą nas doprowadzić do osoby, która stoi za śmiercią Talisa. Co znalazłeś? Znalazłem ten list w ogrodach. Zawiera instrukcje dotyczące nalania trucizny do kieliszka wina oraz mapę naszego zamku. Lis wydaje się ozdobiony kwiatkami, jak za dawnych czasów. Jak możemy wyśledzić tego, kto ten list napisał? To bardzo ważny dowód, Eriku. Zapytaj generała, czy zna kogoś, kto zdobi listy w ten sposób. Jeśli jest dostępny, prawdopodobnie będzie na murach zamkowych. To wszystko, co znalazłem. Dobra. W porządku, zostanę tutaj. Dobra, czyli kolejny do generała wycieczka. Zobacz. Niby tutaj nie mam żadnego... Chociaż zaraz, ja mu nie płacę, więc podejrzewam, że go nie będzie. Ale się przejdziemy. Ta. Okej. Okay. Zapłacimy mu, to dopiero wtedy będzie. Spoko. Dobra, czyli wracamy. Dobra, siadamy. Wciąż mógłbym zaprosić Lorda. No tak. Gdzie to sojusznicy są? Kiedy zawrzesz sojusz, imię danego lorda zmieni kolor na zielony, ale gdy zdenerwujesz niektórych lordów, ich imię będzie czerwone. Okej. Okay. Zazwyczaj oznacza to, że nie będą można z nimi sprzyjać. Dobrze. Czyli Noxiego mamy na zielono. To są nadal bez. Lena. Dobra, zaprośmy to Lenę. No właśnie, dobra. I teraz możemy już przejść na następny tydzień podsumowania. Dobra, mamy 14. Generała teraz opłacimy. Bez tego byśmy mieli 23, tak? Okej. Okay. Nowa gospoda 1. Podatki. Z podatków mamy 13. Super. Kurde, jeszcze to muszę poopłacać. Czyli mamy 20, 40... 70, 80 złota musimy mieć na koncie. A 13 tygodni nam zostało do końca. Dobra, ale to w tym momencie to zakończę i będziemy kontynuować już w kolejnym odcinku. W tym odcinku się troszeczkę wydarzyło, bo już prawie, że zbankrutowałem. Mam nadzieję, że to będzie jakaś nauka na przyszłość. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że bitwę też wygramy i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Zapraszam oczywiście, jak się podobało, do łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Dzięki wielkie, na razie, cześć, hej.